Witam serdecznie. Miau. Umiesz pływać? No, chyba tak, ale nie lubię. A co? To spływ... Spływaj. Szybko, szybko puszczajcie intro, zanim Gutek powie swój żart do końca. Czy każdy pies potrafi pływać? Generalnie każdy pies potrafi pływać, ale nie oznacza to, że kąpiel w każdym zbiorniku oraz w każdych warunkach jest dla niego bezpieczna. Ja na przykład skaczę jak wariat. Ostatnio próbowałem złapać wodę w zęby, ale ona jest za sprytna. Albo ty za głupi. Głupi czy nie? Pływam świetnie. Natomiast psy o ciężkim tułowiu oraz większych głowach mogą mieć trudności w trakcie pływania. I choć przez chwilę będą w stanie utrzymać się na powierzchni, szybko mogą zacząć iść na dno. Pływanie nie jest też najlepszym wyborem dla psów z chorymi stawami. Ta forma aktywności fizycznej może nadmiernie je obciążać. Psy czy stawy? Pstawy. Ja tam nie rozumiem. Co to niby za radocha pływać jak jakiś delfin albo inny szczupak? Część psów w ogóle nie lubi pływać. I ciężko je przekonać do wejścia do wody. Nigdy nie wciągaj psa do wody na siłę. I nie wrzucaj go do niej z łódki czy pomostu. Do zabawy w wodzie możesz zachęcić psa ulubioną zabawką albo przekąską. Ale nie frustruj się, jeśli pies nie ma ochoty na pływanie z tobą. Czyli nie wszystkie psy są takie durne jak Gustaw. Ha! Dziękuję! Jak chcemy już pływać z psem, to gdzie najlepiej? Zabierz psa w miejsce, które dobrze już znasz. Czyli do domu. Nie. Zanim jednak pozwolisz psu wbiec do wody, sprawdź brzeg akwenu oraz jego dno. Jeśli znajdziesz jakiekolwiek śmieci na brzegu, które mogą zainteresować twojego psa, usuń je, zanim pies wejdzie do wody. Sprawdź, w którym miejscu robi się głęboko i zbadaj dno. Unikaj miejsc popularnych wśród wędkarzy. Urwane haczyki i żyłki mogą być bardzo niebezpieczne dla psa. Zabrać Gutka nad wodę, gdzie jest dużo wędkarzy, haczyki i inne smakołyki. Nie dam się nabrać. Smakołyki? Jeżeli idziemy pływać z psem, to o jakiej porze? Przede wszystkim należy unikać upalnych pór dnia, kiedy woda może być ciepła. Jeśli chcesz schłodzić się z psem w upalny dzień, wybierzcie się nad wodę o poranku lub wieczorem. Unikaj wszelkich aktywności fizycznych w południe, gdy temperatura jest najwyższa. Warto też unikać wietrznych dni. Wiatr może bardzo zmieniać warunki panujące w konkretnym zbiorniku wodnym. Szczególnie niebezpieczny może być nad morzem czy oceanem. Nawet najlepiej pływający pies może nie poradzić sobie z wysokimi falami. Nie pływajcie od razu po posiłku! Czy to prawda? Tak. Po posiłku należy odczekać przynajmniej godzinę. A tak w ogóle to możesz założyć psu specjalną kamizelkę do pływania. Boczek, pamiętasz, że ja prowadzę odcinek? No ale tutaj była taka informacja i ja chciałem też coś powiedzieć. No dobra, lecimy dalej. Jak długo pies może być w wodzie? Pływający pies, szczególnie taki, który lubi spędzać czas w wodzie, może zapomnieć o zmęczeniu czy wychłodzeniu organizmu. Rób przerwy w zabawie w wodzie, by twój pupil mógł chwilę odsapnąć oraz się ogrzać. Po wyjściu z wody oszust psa ręcznikiem lub kocem, szczególnie gdy wieje wiatr. Jeżeli wybierasz się z psem nad wodę w upalny dzień, pilnuj, żeby pies stopniowo wchodził do wody. Ej, Boczek! No? Spływaj! Ale wyczekał. Hej, zapraszamy do naszego sklepu internetowego! Tak, kupcie jedzonko swoim zwierzątkom. Mia, 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 mia.